Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kawce z wróżką. Ja tu sobie przetasuję karty, otworzę sobie podręczniki. Będziemy sprawdzać. Dzisiaj mamy 19, tak? Poczekam, aż się zejdziecie. Chwilę, moment i sobie zrobimy energetykę tygodnia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, że poszczególne dni macie również codziennie w stories na Instagramie, więc można się zapoznawać. Tam leci z fajną muzyką wybrane przeze mnie karty. Witajcie, witajcie, dołączajcie, dołączajcie. Awe wam, awe. Jeszcze te chciałam wziąć. O. Także będziemy działać. Słuchajcie, księżyca nam przybywa. Przybywa, idzie do pełni w sobotę, tą, która teraz jest. Tak, dobrze mówię, 24. Tak, mamy pełnię. I tutaj w tym moim, podręczniku chińskim jest, że to jest pomnażać. To bardzo dobrze na pełnię. Pomnażać będziemy, także zawsze można się zapisać. A zobaczymy, jak to nam od poniedziałku będzie szło. Karty już potasowane, przygotowane do wyciągania, jakkolwiek to nie zabrzmi. Czyli zaczynamy od dzisiaj, słuchajcie, i dzisiaj mamy ósemkę pucharów. Przy ósemce pucharów jest to taka trochę nieświadoma droga, ale zawsze w górę. Przeważnie zostawia się pewne niestabilne konstrukcje i wchodzi w niewiadomą, ale na pewno w lepszą niż coś, co nas nie zadowala. Ja to mówię, że to jest odchodzenie od kłopotów, odchodzenie od samotności, odchodzenie od miłości, które nie spełniają naszych wymagań. I tak to właśnie będzie wyglądało, że dzisiejszy dzień będzie na researchu, co jest opłacalne, co niekoniecznie. Ale to dobrze, że poniedziałek, bo tu mamy takie planowanie na zasadzie, co zrobić w tydzień. Więc wszystkie nieskuteczne rzeczy będziemy sobie z daleka omijać. Kupawka. Uwolnienie, oczyszczenie, pożegnanie. Dokładnie o tym mówi, o czym karta Tarota. Zaufaj temu, co nadchodzi wraz z oddaniem swoich trudności. No słuchajcie, lepszego przesłania żadanic nie można było wyciągnąć. Mamy tutaj również pozbywanie się negatywnych rzeczy. Jeżeli chodzi o zwierzęta mocy, mamy lisa, uważność, przewodzenie innym, uzdrowienie programów rodowych. Bądź uważna na nowe szanse i możliwości. Ja myślę, że ten poniedziałkowy dzień będzie przede wszystkim na to, żeby faktycznie zrobić research. Zrobić research. Szczęście w interesach wróżę, dobrą pracą chętnie służę, więc i przerabiając pewnego rodzaju tematy, będziemy tutaj tę dobrą pracę nieść ze sobą. Otrzymywać to hasło z podręcznika chińskiego. Dzień dobry, szczególnie na medytację i myślenie, co jak gdyby też nam z naszych kart poniekąd wynika. Dobrze, wtorek, as monet. Czyli jak już w poniedziałek stare rzeczy rozgruzujemy, zobaczymy, nad czym nam zależy, co jest konstruktywne, to we wtorek powstaną na tych gruzach, na tym porzuconym, nowe konstrukcje. Szczególnie będzie to dotyczyło życia zawodowego i życia domowego. A dziękuję za komplement, piękny kolor i fryzurę. A coś złapałam na dwie spinki i wisi. To by. Lalka na zamąż pójście. Gotowość, bliskość i praca nad sobą. Wszelkie zmiany zaczynaj od siebie. To pomoże ci otworzyć się na miłość. Mamy tutaj możliwości ukryte. Krowa. Energia macierzyńska, ukojenie i akceptacja. Przyjmij błogosławieństwo Wielkiej Matki, wybacz sobie i utul siebie. Czyli jak już się napracujemy, napracujemy i napracujemy we wtorek, to trzeba się mocno przytulić i pochwalić, bo jak nie my, to kto? Kto nas pochwali? Środa. Królowa Mieczy. Środa jest dniem merkurycznym, więc tak naprawdę intelektu, krótkich podróży, ale Królowa Mieczy, nie ale, tylko
jak gdyby wpasowując się w tą energię środową, właśnie ten intelekt będzie nam podbijała wszelkiego rodzaju umowy, rozmowy. To będzie dobry dzień na to, żeby w ten sposób działać. I tak jak dzisiaj, research tego, co jest nam potrzebne bądź niepotrzebne. We wtorek działamy nowe rzeczy w te puste miejsca, je wpuszczając. A w środę możemy już rozmawiać na ten temat, omawiać pewne szczegóły, działać właśnie z poziomu pomysłów, intelektu, umów i współprac. I miód łóżka, oczyszczenie, docenienie chwili, śmiała decyzja. Nie bój się porządnie posprzątać w swoim życiu. Jesz. Miłość do siebie, granice i odpoczynek. Naucz się kochać i prawdziwie dbać o samą siebie. To jest w ogóle tak naprawdę i nie dajcie sobie wmówić, że jest to postawą bardzo egoistyczną w momencie, kiedy dbamy o siebie. Jeżeli my o siebie nie zadbamy, to jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś o nas zadba. Natomiast jeżeli my już tworzymy tą energię otulenia i ciepłości koło siebie tak naprawdę, to okazuje się, że i ludzie w te wibracje wchodzą, tak? Podobne przyciąga podobne, przyciągamy również opiekę. Ja nie mówię o byciu mamałygą i po prostu takim człowiekiem, który wykorzystuje, ale na dobrych, fajnych wymianach energetycznych. No i jeszcze środowe, obdarzy cię zaszczytami, stanowiskiem, orderami. Czyli mamy tutaj w bardzo fajny sposób pokazane możliwości wzrostu zawodowo-finansowego. Dobrze, czyli przechodzimy do czwartku. Środa i czwartek nie są najlepszymi sprawami na działania. Tutaj w tym chińskim horoskopie są trochę pozamykane. Mamy jeden duży, wielki iksik, co nie oznacza, że się rozłożymy i nie będziemy nic robić. Po prostu być może trzeba będzie więcej skupienia na tworzenie rzeczy włożyć. Czwartek, kapłan, no bardzo wysoka wibracja. Z jednej strony kapłan kojarzy nam się tylko z jednym, mówi się również na tą kartę karta papieża, czyli kojarzy nam się z papiestwem, generalnie katolicyzmem. Natomiast tak naprawdę to jest i duża wiedza, i bardzo dobra, wysoka wibracja, i otwieranie wszelkich możliwości. To jest trochę bo jak nie ja, to kto? Jestem jedynym ekspertem, jedynym człowiekiem, który w swoim życiu może pewne rzeczy poukładać. I tak dokładnie mówi o tym kapłan. Natomiast również może być zwiedzanie miejsc kultu. Mogą być wysokie umowy, wysokie rozmowy, dosyć poważne argumenty, przedstawienie spraw w jakiejś wyższej instancji, wyższej instytucji. Także tutaj wibracyjnie jest to karta pewnej szczególności, papież jest tylko jeden, znaczy bywa dwóch, pięciu też bywało, ale przeważnie jest tylko jeden, właśnie takiej pewnej szczególności. Jesteśmy ekspertem w jakiejś dziedzinie. Własna lalka, zaufanie, miłość do siebie i odwaga. Jesteś gotowa, by stać się twórczynią swojego życia. I przy tej karcie kapłana ta twórczość jest intelektualna, jest energetyczna, jest mocna i wzniosła. Przy tej karcie kapłana zawsze się mówi, że to są takie firmy, które wiemy, że to jest Mercedes, a nie jakiś maleńki pipsztok, który ledwo dyszy. Także tutaj no, wysokie wibracje są bardzo mocno pokazane. Do tych wysokich wibracji mamy pszczółkę. W analizie duszy, jeżeli robimy analizę duszy i wyjdzie tam nam rola kapłana, to słuchajcie, jest taki opis do tej analizy duszy, że on jest jak pszczoła. On gromadzi wokół siebie, on ciągle wibruje, on ciągle bzyczy w tym takim wibracyjnym tego słowa znaczeniu i wyszła nam pszczółka. Magia codzienności, bycie tu i teraz, uzdrowienie. Otwórz oczy, serce i duszę, pozwalając przyjść uzdrowieniu tu i teraz. Czyli również możemy się spotkać w czwartek z dobrymi diagnozami. Jeżeli mamy jakieś problemy, nie wiadomo skąd one się biorą, to może warto faktycznie o te diagnozy zadbać, bo czwartek będzie, widzę, temu sprzyjał, bo trafi się do mistrza ceremonii, czyli trafi się do kogoś, kto będzie wiedział, co z nami zrobić i jak nas ładnie fizycznie ogarnąć. Taki mam
Wniosek myślę, że słuszny. I a propos zdrowotności, faktycznie wróżę zło, ciężką chorobę albo nawet śmierć, żałobę, co nie oznacza oczywiście, że nagle w czwartek powymierają wszystkie dinozaury albo wszyscy będą chorzy, ale jest zwrócenie uwagi na ten aspekt zdrowotny, czyli jeżeli udajemy się na jakąś diagnostykę albo zaczynamy pracę z diagnostyką organizmu, zróbmy to w tym tygodniu w czwartek, bo myślę, że to będzie słuszna energia. Tak już mi się wydaje. No i piątek, pozbywać się, czyli znowu próbujemy niechciane, nieużywane, niepasujące do nas rzeczy, ludzi, czynności wymiatać, kochani. A mamy rycerza pucharów, czyli tak naprawdę mamy emocjonalność, ciepło. Piątek jest dniem Wenus, więc te puchary tutaj współgrają z tą energetyką wenusjańską, wenusową, Wenus generalnie bardzo dobrze i pokazują, że możemy otworzyć się na ludzi, możemy wysłać im pozytywną energię, dostaniemy zwrot. Rycerz Pucharów jest trochę takim rycerzem niosącym świętego Graala, niosącym pewnego rodzaju dar, więc również niespodzianek spodziewać się możemy. Można się spodziewać niespodzianek, słuchajcie? Najwyraźniej można. No i podróżniczka, ochrona, rodowa więź, podróż. Poczuj wsparcie, jakie płynie do Ciebie z Twojej życiowej podróży. No, będziemy troszkę emocjonalni, będziemy troszkę empatyczni. Możemy się zastanowić nad swoją życiową podróżą stanowczo. Ze zwierząt paw, też fajnie pokazanym. Oczyszczenie, wieczność, jedność i w różnorodności. Wejdź w ogień przemian spokojnie i z godnością. Czy są takie rzeczy, których się nie ominie i te przemiany przyjdą czy nie przyjdą? To jest to, co ja Wam zawsze powtarzam przy karcie wieży. I tak dupnie ten piorun w rabarbar, tylko może dupnąć na dwa sposoby. Albo my jesteśmy przygotowani i mamy plan B do każdego aspektu życia, albo jesteśmy totalnie nieprzygotowani i nagle jesteśmy zdziwieni, że podczas burzy piorun w nas trafił. Także zawsze plan B, pamiętajcie. I każdemu z Was radość przynoszę na bale, uczty, śluby, proszę. Czyli w piątek oprócz niespodzianek również mogą być jakieś niespodziewane zaproszenia. Bardzo fajnie. Sobota, dziesiątka buław. Ciężka praca, która popłaca. Sobota przeważnie po tygodniu pracującym jest takim dniem, kiedy kolejna praca szykuje nam się w domu, więc dużo obowiązków, odgruzowania, pewne rzeczy, których w tygodniu nie uda się zrobić, ponieważ wracamy z pracy o 17, wszystko jest już pozamykane w sensie urzędów czy innych rzeczy. Być może w sobotę uda się zorganizować papiery, zrobić porządki, także sobota bardzo dobra na to i wiem, że sobota jest dniem pełniowym, więc tak naprawdę mamy ten dobrobyt do siebie przyciągać, ale pamiętajcie, że na tych przełomach również to oczyszczenie sobotnie jako saturniczne, ono zadziała w dosyć dobry i pozytywny sposób. Także sobota, będziemy gonić własny ogonek. Gonić własny ogonek będziemy. Wróć, od końca wyciągam, opowiem od początku. Spiridion. Pomyślne zmiany, odnalezienie życiowej misji, uzdrowienie energii męskiej. Jesteś gotowa na wielkie i wspaniałe przemiany. Pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie i pierwiastek męski, i pierwiastek żeński. Oczywiście któryś jest dominujący. Natomiast zachowanie naszej energii w równowadze jest najlepszym czynnikiem doprowadzającym nas do szczęścia. To już też Osho mówił, że właśnie ta równowaga, kiedy nie płaczemy przy dramatach, znaczy nie rozpaczamy, bo płakać to przecież się każdemu zdarza, nie rozpaczamy przy dramatach, ani nie wariujemy przy szczęściu, bo nie chodzi o to, żeby się nie cieszyć albo nie smucić, że to jest najlepsza droga do szczęścia i faktycznie tak jest, dlatego że jeżeli jesteśmy stali w naszych emocjach, pozytywnych, dobrych i fajnych, to okazuje się, że przyciągamy same dobre rzeczy do naszego życia. Wąż. Transformacja, dar wdzięczności i szacunek. Podziękuj przeszłym doświadczeniom i pozostaw je za sobą jak starą skórę. No, powinniśmy być trochę jak wąż. Obserwujmy środowisko naturalne, ponieważ natura wie. Tak naprawdę to jest nasza matka, nasza Gaja i ona wie, jak pewne rzeczy zmieniać.
przyjacielem jestem wypróbowanym, a w towarzystwie kompanem zgranym. Czyli jak już posprzątamy, wyprzątamy, ogarniemy, to można spodziewać się dobrej imprezy, na którą zaproszenie może paść w piątek, bo piątek był taki zapraszający. No i mamy niedzielę, dzień jeszcze około pełniowy. Pamiętajcie, że w piątek, w sobotę i w niedzielę, ponieważ w sobotę jest pełnia, to tworzymy wszelkiego rodzaju dobrobyty, tworzymy i to są takie trzy dni wiedźmowe, które należy wykorzystać, a zobaczymy, jak to będzie w niedzielę. No szóstka była, ja ją nazywam zwycięstwo, tak? Czyli wszelkie są plany udane, rzeczy mają swój pozytywny wymiar i jeszcze na dokładkę i na dodatek okazuje się, że ludzie doceniają, co robimy, co zrobiliśmy, jesteśmy w glorii, w chwale i w zadowoleniu, więc tak trzeba to będzie brać. Na klatę te dobre rzeczy. Mateczka, macierzyństwo, energia kreacji, spełnienie. Otocz się energią Wielkiej Matki, która stwarza, utula i niesie pocieszenie. I tu bym powiedziała, że to jest bardzo dobry pomysł do tego, by uwielbić naszą Gaję, naszą Ziemię, naszą Matkę, której ja wizerunek trzymam na ołtarzach. Mam dwa. Jeden taki, drugi. Dorotka, możesz mi przynieść mój bullet journal? To jest ten w gwiazdki. Na łóżku powinien leżeć. To jest ta energia wszechrzeczy, którą powinniśmy wielbić nawet na taki prosty sposób, żeby ten plastik do plastiku wrzucić. To nie są niby wielkie gesty, ale tak naprawdę, jeżeli wszyscy zrobią coś małego, to nagle powstaje wielka lawina. Ja też nie jestem taka bardzo, powiem Wam, eko, nie mam tam własnej torebki na zboże, z którego wypiekę chleb. Pięknie to brzmi, ale no umówmy się, nie jest tak. Ale właśnie w takich małych, mniejszych rzeczach staram się, żeby myjąc zęby nie puszczać wody z kranu, tylko ją zamknąć. Biorąc prysznic, puszczam wodę, namydlę się, spłukuję. Drobiazgi, nie pod względem, wierzcie mi, oszczędności własnej, choć to i tak właśnie dobrze, dzięki, dobrze wychodzi, ale pod względem uwielbienia dla Matki Ziemi, bo jakżeż bardziej można okazać jej szacunek, niż tą butelkę zgnieść i plastik do plastiku włączyć. Zresztą ostatnio mamy i ten filtr, i tą wodę zwykłą, co by tak nie kupować tego wszystkiego, wiecie, w plastikach i w różnych rzeczach, więc wiecie. Takimi małymi kroczkami człowiek się uczy i próbuje działać. No i mamy wilk. Wsparcie, przynależność, szacunek. Znajdź oparcie w sobie po to, by móc otworzyć się na wsparcie z zewnątrz. Czyli to jest taka rada, o której mówiłam, że podobne przyciąga podobne. Jeżeli my siebie wspieramy, to tak naprawdę z zewnątrz też będziemy wspierani. Coś jeszcze miałam, a propos wilka Wam opowiedzieć. Ostatnio spotkałam się z takim memem, bardzo mądrym, że lew jest królem zwierząt, ale czy ktoś widział wilka w cyrku? Do przemyślenia, słuchajcie, a propos wilków. No i mamy, w wielką podróż się wybieram, jedziesz ze mną, rada szczera. Może nas w niedzielę dotknąć, że tak powiem, podróż zwyczajna, fizyczna, ale pamiętajcie, że karty również mówią o pewnych metafizycznych aspektach i może się okazać, że ta podróż może być podróżą do swojego wnętrza. Tak nam, kochani, wygląda tydzień. Ja przypominam, żebyście wchodzili na stories, bo na stories z fajnymi podkładami, puśćcie sobie muzyczkę, bo z fajnymi podkładami są właśnie dzienne karty pokazane, jeszcze dodające nam właśnie, jaka jest wibracja wyrocznia dnia codziennego, ja to od lat nazywam. Czasem do tego wracam, czasem w mniejszej formie, bo horoskopy mi się trochę przejadły, ale tą wyrocznię robię i idzie mi dobrze. Już 2 tygodnie, jest codziennie i nie wymaga ode mnie wiele trudu, wkładu, a jednak można sobie poczytać, co na tych kartach przesłań jest nam powiedziane, więc myślę, że warto. A teraz sięgam uparcie po świeczkę, słuchajcie. Dzisiaj pomarańczowa. Dzisiaj pomarańczowa, słuchajcie, ponieważ nadejszła ta chwila, w której zapalamy nasze świece na tydzień wiatrakiem, na pewno, na tydzień dobrobytu, muszę tu za to schować, dobrobytu, zadowolenia i wszelkich pomyślności.
Intencją naszą jest co tydzień, by nas żywioły otaczały w każdej możliwej formie. Żywioł ziemi, który doda nam mocy, siły i zdrowia. Żywioł ognia, który doda nam energii i poweru. Nasze powerbanki się nie wyczerpią. Żywioł wody, który pięknie ujednolici i umocni nasze uczucia. Oraz żywioł powietrza, który intelekt pobudzi, a to jest warte. Czekajcie, tu sobie ją odłożę na bezpieczne miejsce, bezpieczne, niewiatrowe miejsce. Także jeżeli ktoś ma ogienek, zapalta, jeżeli ktoś nie ma ogienka, podłączcie się do nas, a w domu zapalcie, bo pamiętajcie, że magia lubi znikanie. Jakkolwiek to nie zabrzmi, jeżeli my coś dajemy, a czy inaczej, jeżeli robimy magię bez dawania czegokolwiek, to wtedy i tak zostanie to wzięte. Natomiast jeżeli my zdecydujemy, jaka to ma być ofiara, świeczka, kadzidło, jabłko, cokolwiek takiego, no to się okazuje, że wszystko ma po prostu ręce i nogi i przebiega w doskonałej formie. Ja jeszcze wrócę do energetyki tygodnia z tego względu, że tak. Pierwsze trzy dni mamy w wojującym znaku strzelca i tutaj wszelkie celowości, docelowości, wszelkie rytuały na docelowość są bardzo dobre. W poniedziałek myślę, że bardzo, w ogóle dziwnie, bo nie domalowałam księżyca, aż się tak teraz zastanawiam, no nieważne. W poniedziałek, a może być to celowość jako nasza kobiecość, zajście w ciążę, tego typu rzeczy, bo mamy dzień luniczny, czyli księżycowy. We wtorek celowość w zwycięstwie, co chcemy przeforsować. W środę możemy mieć celowość w umowach, rozmowach, kupna i sprzedaży. Czwartek idzie w koziorożca i piątek idzie w koziorożca. Mamy tutaj rewelacyjne rytuały na ugruntowanie swoich mocy i pozycji. Jowisz nam powiększy w czwartek tą pozycję, a piątek z Wenus przy koziorożcu da takie umocnienie, uszeregowanie spraw miłosnych. Sobota i pełnia jest w wodniku. Czyli mamy również intelekt, mamy tutaj powietrzny znak, mamy wszelkie możliwości do rozbłyśnięcia i zabłyśnięcia, a niedziela też w wodniku, ale niedziela jest lwia, niedziela jest solarna, więc wszelkie dobrobyty można tutaj przyciągać. To by było tyle o energetyce. Pamiętajcie, ja teraz szukam, wiecie co, gdzie ja mam tą kawę z wróżką zapisaną. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej o pełni, to ja Wam wrzucam w reklamach, tak to nazwijmy, tego, że można zapisać się na kolejną pełnię. Jakieś takie ciekawostki z mojego Witchy Bullet Journal, że tak powiem, czyli wiedźmowego Bullet Journala. Trochę to tak wygląda, że są dosyć ładnie pokazane energie, rytuały, które można robić. Właśnie próbuję znaleźć pełnię burzowego księżyca, czyli pełnię lipcową, która będzie nas dotyczyła. No, wygląda to, o, mniej więcej w ten sposób, można sobie doczytać jakieś drobne wiadomości. Trochę to tak wygląda, że zanim powstanie taka strona, to słuchajcie, zawsze są jakiegoś rodzaju początki. Proszę bardzo, to już na sierpień się robi, bo zanim się zrobi, to trochę to czasu mija. Urodziny. Słuchajcie, urodziny. Kto ma urodziny? Jedno już mam, za zgodą. To zaraz zobaczymy za zgodą, tylko poczekajcie, spróbuję znaleźć, co ja Wam chciałam powiedzieć. Dużo Wam dzisiaj nie chciałam poopowiadać, bo nie, jakoś tak wyszło. Nie, wiecie, są wakacje i nie dzieje się jakoś ogromnie dużo. Oprócz tego, że na przykład zadziewa się Mabon rytualnie i również go sobie spisuję i już układam. Jeszcze Lamas nie miało miejsca, a już za przeproszeniem Mabon. Wiecie co, nie znalazłam. Dobrze, za pozwoleniem przesłanie. Kto? Tak jest, dla naszej kochanej mróweczki. A, dla mróweczki. Dla mróweczki. No. 20 lipca 60 roku. No. To mróweczka jest dorosła, to wiem. No. Tutaj. Dobra, dla mróweczki. W głowie ułóż swoje plany emerytalno-bytowe. Dziewiątka monet jest typową kartą odpoczynku przy finansach, w dobrobycie, więc ja myślę, że i ten dobrobyt, spokój przede wszystkim głowowy będzie można uzyskać, ale już musi być to na planie stworzenia tej przestrzeni, co będę robić, jak będę działać, jak wykorzystam, bo i pieniądze przy tym mogą pojawić się fajne, ale niekoniecznie ze źródeł zawodowych, tylko już takich lepszych, bezpieczniejszych i spokojniejszych.
sercu karta diabła. No, są upierdliwości, są emocje, tutaj emocje mogą rządzić, ale przy karcie diabła, jeżeli czytamy jako radę, to jest taka rada, jeżeli masz coś do zrobienia, to rób to piorunem. Rób to po prostu w takim tempie, że jak przecinak, zwyczajnie jak przecinak, możesz zmobilizować energię, z torusu serca rozwalić po prostu system. A w działaniu mamy sprawiedliwość, więc utrzymuj równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Kolejne urodziny chyba tak, są Pani Agnieszki. Tak, jeszcze Ania, nie? Ten. Bo Ania miała w zeszłym tygodniu, Ty sobie pozwoliłaś zrobić dla Ani, co? Tak. Bez pozwolenia. W zeszłym tygodniu było zrobione bez pozwolenia, tak. Bo tak to bym się nie cofła, chciałam powiedzieć. Ania, także bo mam przepraszamy bardzo. Przepraszam, trzeba będzie odsłuchać poprzednią kawkę. Jest też na kanale, także znajdziesz sobie. No, tam było tutaj przesłanie. Mam na pewno Agnieszka. No właśnie, Agnieszkę drugi, widziałam. 7.80. Dobra. I patrzymy, Agnieszka. Muszę dołożyć kartę, bo to jest ta dodatkowa. W głowie powinnaś być w umocnieniu. Dziewiątka buław to jest taka karta, że cokolwiek by się nie działo na zewnątrz, jakie walki nie przyszło nam stoczyć, to tak naprawdę powinniśmy być pewni zwycięstwa i pewni tego swojego kawałka podłogi, którego bronimy. To tak naprawdę. W sercu możesz być lekka, milutka, po prostu taki przytulaczek. Możesz spełniać swoje drobne marzenia, te, które z serca właśnie wynikają. To będzie dobry rok na spełnienie tych marzeń. A w działaniu nowe bądź odnowione, ale w każdym razie zrównoważone i z nowym oddechem. Sprawy emocjonalne może to również dotyczyć po prostu miłości. O, dokładnie tak. Czyli takie przesłanie. Pamiętajcie, że jak macie urodzinówki, to się zgłaszajcie w tygodniu danym, w którym jest kawa. Chyba, że ja nie robię kawy, wtedy sama bijąc się w piersi cofam się i powiem niepoprawnie, do tyłu. Faktycznie, natomiast tak to robię od dzisiaj do następnej niedzieli. Więc ja sobie pozwoliłam naszej dziewczynie zrobić. Bo mówię, najwyżej mnie zabije. Ula tutaj mówi, to nie była Ania, tylko Kasia. Według mnie były dwie osoby. W ogóle nawet nie Ania, tylko ja chyba Agnieszce robiłam naszej. Ale Ani też robiłaś. Możliwe, że tak jest. A jak nie, to się zrobi, przepraszam Ania, to zamieszanie. Nie zrobi się, bo się nie cofnę. Dobra. No, nie cofnę się. To może była Ania. Według nie, to była Ania. Ja na pewno wiem, że robiłam Agnieszce bez pytania, a jeszcze komuś też. Bo to są moje wisienki w sensie takim, więc bez pytania robię wisienkom czasem niestety różne bubu. To była Edyta i Malgola. A, Edycie. No to. To robimy Ani. Nie robimy Ani, bo się nie cofnę. Ale teraz ona ma w tym tygodniu. A w tym tygodniu ma. Tak, a nie, no bo ja robiłam już z tamtego tygodnia. Nie, na wyrost nic nie robiłam. Absolutnie. Robiłam z tygodnia, bo wiedziałam, że nasze wisienki mają i naszym wisienką robiłam. Dobrze, to jak w tym tygodniu jest, to w ogóle nie ma tematu. Nie ma tematu, nie wprowadzamy się w błąd. Dobra. Anna. Ja mam taką głowę do urodzin, słuchajcie. Coś wiem, gdzieś przemknie i idzie dalej. Nie było, ale cóż. Ósemka pucharów w głowie. Ósemka pucharów w głowie, czyli odejście od sytuacji, które nie przynoszą zysków. Nie na zasadzie, bo będzie lepiej, bo ktoś się zmieni, bo przekopie, przeorze. To jest jak z moimi kwiatkami na balkonie. Co bym nie wsadziła i tak pada. Powinnam wsadzić tam, nie wiem co, kryształy do tych foremek. Byłoby lepiej. Odchodzimy od rzeczy, które są niekonstruktywne w głowie. As mieczy w sercu, czyli tak naprawdę mamy wszelki intelekt, gdzie serce, generalnie rozum i serce zazwyczaj się kłócą, ale serce powinno być połączone z intelektem wszelakim, po to, by mądrze wybierać rzeczy, osoby, wydarzenia, projekty, które tu rezonują, tak zwyczajnie i po prostu, a nie znowu na siłę. No i kochana karta gwiazdy, idź w talent, idź w to, co sprawia Ci przyjemność, gdzie masz umiejętności, nawet jeżeli jest to najgłupsze na świecie. Uwierzcie mi, że 25 lat temu strasznie głupie było iść w karty z mojej perspektywy, bo na przykład ani się studiów z tego nie zrobi, ani się w ogóle, kto zarabia na kartach? No cyganka mieszka w namiocie i w zasadzie tam może na żarcie jej przyniosą albo jakieś jajka od kury. To też było głupie, ale było zgodne z moim talentem i z moim sercem i jest jak jest. Jak ja to mówię, from zero to hero, od zera do bohatera, tak tworzymy imperia. Dokładnie tak.
Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś urodziny? Tak, dla tutaj Irinka mówi. Nikola, 25 lipiec. A tak, to jest córka. Tylko dorosła jest, bo ja nie pamiętam z daty urodzin. Chyba... No właśnie, rocznika nie czy jest podano. Dorosła? No właśnie, bo tu chodzi o rocznik, kochana. Jak ma 18, to dajemy przesłanie, bo do 18 roku życia, słuchajcie, no można, tylko że te dzieciaki mają tak pełne możliwości, że tak naprawdę... Ile ma lat? O, to poczekamy. Dobrze. Słuchajcie, co ja w międzyczasie będę Wam opowiadała, co się będzie działo, a działo się będzie niewiele. Przede wszystkim macie na kanale recenzję tych kart, które wykorzystuję w przesłaniach dnia codziennego, w wyroczni dnia codziennego, czyli macie motanki i macie zwierzęta. Dlatego, że mam zwierzęta, można prosić o zwierzę mocy, tylko teraz tak, to nie będzie zwierzę totemiczne, rozróżnimy. Zwierzę totemiczne jest takim zwierzęciem przypisanym nam jak, no nie wiem, anioł stróż. Nadane wcielenie nawet, nadane wcielenia, to jest takie główne zwierzę i tutaj najczęściej przychodzi do nas w medytacji, w wiedzy, że to jest właśnie to zwierzę, w śnie, tak jak moje dwa białe niedźwiedzie podwójne, ale bliźniak jestem, więc dla jednego bliźniaka, dla drugiego musi być po jednym zwierzaku. A że to tata, Nikola, a nie córka. Normalnie kopalnia wiedzy. Kopalnia wiedzy. Dobrze, zaraz zrobimy. Zwierzęta mocy. Zwierzęta totemiczne są przyznane. Natomiast zwierzęta mocy mogą być, to są takie zwierzęta pomocnicze, mogą być na daną sprawę, na dane możliwości, na dany czas, na dany aspekt, na zrobienie czegoś. To jest tak, jak mamy anioła stróża, ale kolejne anioły mogą nas wspierać, jak mamy trudniejszy moment. Więc możecie na programach prosić o wylosowanie swojego zwierzęcia mocy na, nie wiem, czas, kiedy będę kupowała dom, na czas zmiany pracy. I można z tym zwierzęciem pracować. Jak pracujemy ze zwierzętami mocy? Ja jak pracuję ze zwierzętami mocy? Nie wiem, jakimi. Na przykład moje dwa niedźwiedzie mam w różnych artefaktach, które też podostawałam od Was, bo mam świeczki, ale mam również wydrukowane na ołtarzyku. One stoją i tam przed nim palę świece. Pamiętam, żeby im zmienić kamienie. Takie tam po prostu zmiany wprowadzam przed dwoma moimi niedźwiadkami. Tak, także można tak. I film o tych kartach jest, że można je sobie obejrzeć, to chciałam powiedzieć. Dobrze, czyli mamy przesłanie dla mężczyzny. Mężczyzny, tak? Tata, Nikola, a nie córka. Ktoś ma jakąś taką córkę z takim imieniem. I mi się skojarzyło. Wzrokowo z mail, słuchajcie. Wzrokowo z mail. Dobra, przesłanko. No, rycerz monet. Ja myślę, że mobilizacja umysłu w kierunku pracy, rzetelnego działania, tworzenia ziemi, gleby, wiecie, dom, drzewo, dzieciak, nie? W kolejności, myślę, że w kolejności takiej, najpierw dom, żeby dzieciak miał gdzie mieszkać, potem drzewo, żeby miał się gdzie schronić przed upałem, a potem dzieciak. Zmobilizowanie siebie do rzetelnej pracy u podstaw, to powinno leżeć w jego głowie. W sercu dziewiątka pucharów, miłość wszelaka, którą obdarza swoich najbliższych i osoby, które są tego warte, umówmy się, ja Wam zawsze mówiłam, przykazanie pod tytułem czci ojca swego, matkę swoją, jak jest ojciec pijak, a matka psychopatka, w ogóle to nie jest nasza słowiańska estetyka, to jest Biblia, a Biblia swoje dziwactwa ma. Znaczy czcić w postaci, uszanować z daleka, owszem, ale trzeba obdarzać miłością tych, którzy mają naszą wzajemność i dają nam wzajemność. Ma być wymiana energetyczna, a nie, bo nam mówią, że mamy być dobrzy dla wszystkich. Absolutnie nie. Kochamy z dziewiątki pucharów i z serca to, co nam oddaje. Jeżeli tak robimy, to coraz więcej tych osób się pojawia i wtedy jest lepiej. Ale na pewno nie kochajmy patologii. Absolutnie, żadnych mietków. No mieteks. A w działaniu piątka mieczy. To jest raczej, co powinien nie robić, niż robić. Nie powinien działać nerwowo i kompulsywnie na żadnej zasadzie, ponieważ jego nerwowość może przynieść odwrotne skutki od zamierzonych. Wejście w tego rycerza monet powoduje, że trzeba na spokojnie, sukcesywnie, kamień po kamieniu powstanie kopiec. Wszystko naraz i szybko nie da się zrealizować. O. Dobrze. Czyli o zwierzątkach mocy już powiedziałam. Co prawda za dwa tygodnie
ale już będę trąbić, żeby przypominać. Mamy rytuał Lamas, ponieważ mamy sabat Lamas. To jest sobota, to jest 31. I teraz tak. Osoby, które w szybkim tempie w ciągu jednego dnia wykupiły wszystkie pudełkowe, będą miały artefakt w postaci ziemi, już mają, bo już po to chodziły te pudełka. Będą miały tam potrzebne rzeczy do rytuału, przede wszystkim rytuał o godzinie 9, który będzie wysłany w mailu osobnym mailem z linkiem do rytuału. Także będzie się tu działo. Natomiast tuż po właśnie tejże sobocie, czyli w poniedziałek, wejdzie rytuał Mabon. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze co do Lamas, my oczywiście jako grupa YouTube'owa za darmo, bez zapisów, trzeba tylko wejść na kanał o godzinie 22 w sobotę. Dobrze mówię, w sobotę 31 lipca będziemy mieli rytuał Lamas dla grupy. Na czym polega Lamas? Co to jest za święto? Jest to święto, pierwsze święto zbiorów, czyli tak naprawdę czcimy dobrobyt i wzywamy dobrobyt wszelaki. I będziemy sobie tutaj właśnie ten lamas na grupie czcić. Co będzie potrzebne do tego lamasu? Jedynie świeca, bo zrobimy to medytacyjnie, nie będziemy tworzyć żadnych rzeczy. No i po lamasie wejdzie Mabon, którego symbolem będzie ten piękny ogień. Zobaczcie, jak nam się w przecudny sposób rozrasta nasz wytraż. Wytraż po prostu jest rozrośnięty. Będziemy mieli ogień. Brakuje nam jeszcze Mabon i brakuje nam no, mamy wodę. No, powietrza nam brakuje. Powietrza nam brakuje. Także będziemy tutaj robić również rytuał Mabon i witraż nam się rozrasta. Będziemy na tym Mabonie. On wejdzie w poniedziałek po kawie z wróżką. Mnie już nie będzie tutaj, już będzie kawa z wróżką z mojego urlopu, ale Dorota przypilnuje, żeby wszedł rytuał Mabon, na którym będziemy wielbić drugie dożynki, ale również będziemy tworzyć bardzo mocną ochronę domu przy pomocy bogini Morrigan. Także idziemy level wyżej, słuchajcie, będziemy normalnie robić różne rzeczy. Dostaniecie dwa sznurki, witrażyk, świeczkę i kadzidło. Tak kosztuje to stówę, tak chodzi o rytuał. Także no się pyta, czy jest tego pierwszego rana pieczę chleb. O, w mordę jeża. Ja jestem za. Możemy piec chleb, słuchajcie, możemy tak zrobić, widzicie? Chleb, albo chociaż jakieś naleśniki. Co bądź. No słuchajcie, możemy tak zrobić, że zrobimy na Insta w sobotę. Pytanie. Nie, no ale to jest fajny pomysł, bo tak nie było w lipcu żadnego gotowania z Wiśniewską na zasadzie pogadam sobie, pogadam, a wy ugotujecie, nie? Także myślę, że możemy piec, jak jesteście chętni. Czyli to by było, bo my nie mamy w tę sobotę nic do wyjścia, nie? Czyli to by była godzina teraz 12, to? Nie, w następną. To jest 31. To by była godzina 12. No to kolejne ogłoszenie, pieczemy chleb. Albo inne placki. Albo w ogóle jakieś podpłomyki. Zobaczymy, co znajdę. Ja to wszystko jeszcze poogłaszam. Dobrze. Dla osób, które chcą się dodzwonić do mnie albo przyjść na wizytę, ogłoszenie wiedźmofialne jest takie, że cały sierpień nie przyjmuję telefonów, nie przyjmuję ludzi. Robię sobie odpoczynek przed wielkim wow, bo mamy potem wrzesień, układy wiśnie, układy wrześniowe, czyli te roczne wiśnie, dekret oczyszczający, no będzie się działo, a chcę sobie pochodzić, popodróżować, pooddychać, także filmy będą, kawki będą, to też taki półurlop, nie? Ale przynajmniej chcę jak gdyby odpocząć od takiego, że tu mam zajęty dzień na to, tu mam na to, zrobię sobie oddech. Ciężko potem będzie wrócić do rytmu, ale będzie to rytm bardzo intensywny, ponieważ wrzesień, październik, listopad i grudzień tutaj się bardzo dużo zawsze dzieje. Także w ten sposób. No i co? Co jeszcze? No, bo ja wiecie mentalnie, bo będę podróżować. Gofra co zjesz? Gofra. Chlebek jest szybki, ekstra. No, ja raz upiekłam w życiu chleb. W życiu nie miałam tak twardego narzędzia obronnego. No, ja zrobię zakwas, możemy robić chlebek. Chleb. W tym domu chleb. Pieczony.
dramat. Dobrze. I to chyba jest wszystko, co chciałam powiedzieć, oprócz produktu tygodnia, którym jest sławny i w zasadzie nie muszę go reklamować, ale ja mam tak mało produktów w sklepie, słuchajcie, że niestety czasem trzeba i przebój zareklamować. Jest to olejek na bogactwo, z którym co zrobić każdy wie. Nie pijemy, smarujemy, magikujemy i działamy. Także olejek na bogactwo jest, zaraz go pewnie nie będzie, bo olejku na bogactwo zazwyczaj nie ma. Ja się śmieję, że ja nie mam co, jest kawy z wróżką 52 w roku. Ja to chyba nie mam nawet 52 produktów, więc będę się powtarzała z produktami, to wiadomo. Megan mówi, że cudownego wypoczynku życzę. Nie wiem, czy to jest wypoczynek, to jest po prostu zmiana miejsca po to, żeby się trochę relokować psychicznie, fizycznie i energetycznie. Bo wypoczynek, jaki wypoczynek, w sensie ciągle karty, ciągle pytania, ciągle maile, ciągle filmy. Być może ja, jak ja mam chwilę przerwy, to ja mam 1000 pomysłów potem, więc to jest po prostu, to jest genialne, to żaden wypoczynek, bo ja potem smaruję, piszę, wymyślam, tworzę. W pierwszej też. Ale właśnie, bo 31 robię rytuały, a potem po prostu pierwszego wsiadam w moją tą amfibię. I lecę, a w ogóle amfibia dostanie znaczek. To są dobre? Tak. Witch on the board. Nie children, nie to witch on the board. Także zastanawiam się, gdzie nakleić, jak nakleić. Chyba na szybę. Czy to jest od wewnętrznie, od zewnętrznie? Nie wiem. Sprawdzimy na tej złej. Sprawdzimy, bo przysłali mi dwie ze względu, że jedna jest bez W. Ale sobie mogę markierem tu pisać. Także słuchajcie, będzie witch on the board. Tak to będzie. Klara mówi, że Chińczycy będą się kali na nowo. No mam wrażenie, bo ostatnio jak wyjechałam na tydzień, to 3000 rzeczy po prostu zrobiłam, pomyślałam i nagle się zadziało. W ogóle będzie bardzo fajny projekt od przyszłego roku, słuchajcie, bo będzie robione w ten sposób, że przede wszystkim jeżeli chodzi o pełnię i nowie, będą tworzyły pewną całość i będzie to całość, którą na sznurach zaznaczać będziemy, więc jeżeli ktoś bierze udział w pełniach i nowiach, będzie musiał mieć dwa sznurki, jasny i ciemny, będziemy węzły wiązać po to, żeby tą magię zatrzymać, a potem będzie to nasze świadectwo magicznych działań. Oczywiście rytuały pudełkowe, już mamy wymyślone, jakie będą artefakty i będą to też, mam nadzieję, że uda się to zdobyć. Bardzo fajne artefakty, znowu od innej osoby tworzone, więc to już jest też pomyślane. Przy pełni i nowiu również będą takie zaznaczniki i karty pracy, jak gdyby nad całym tematem, czyli no powiem Wam, że od stycznia zacznie się szkoła pełni i nowiu, żeby nie było, że to tylko przychodzę, odpalę świcę i normalnie zrobione. Nie, trzeba będzie się trochę postarać i bardzo dobrze i bardzo słusznie. Na pewno dokumenty do pobrania będą na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Vlogmas będzie robiony podobnie z tego względu, że będziemy sobie przy vlogmasie losować runy i wpisywać je w koło, które również będzie jak gdyby wydrukowane przy, to znaczy do wydrukowania na Szkole Magii, więc będziemy robić takie rzeczy, bo już no, stworzyliśmy też taką grupę, są osoby, które nie, że wpadają na jeden rytuał, tylko robią te rytuały sukcesywnie, więc taką sukcesywność zachowamy w postaci świadectw naszej pracy do Księgi Cieni, bo tak to powinno działać. Potem spojrzymy za rok, za dwa, powiemy wow, ale się działo, więc będzie super. No i ruszę od stycznia Szkoła Tarota raz w tygodniu. Znaczy ja to zawsze mówię minimum godzina, jak na korki, ale znając życie to może być różnie. Raz mniej, raz więcej, ale wiadomo. Więc tutaj też każdy będzie mógł się zapisać. Dla bardzo, bardzo, bardzo początkujących zaczniemy od początku, od wszelakiej łopatologii tarotowej. Mam nadzieję, że będzie nas dużo, bo to będzie niedrogo, bo to będzie pewnie ze 120, typu wiecie, 20 na podatek 100 dla mnie, ale to spotkania 4 razy w tygodniu, także będzie się działo od ten, a teraz po prostu urlopik, nie będący poniekąd urlopem, ale jednak lekką zmianą, także też już się bardzo cieszę, bo pierwszego znikam. Będą programy, nie zniknę tak na amen. W sensie urlopik, w sensie takim, że nie przyjmujesz ludzi, nie odbierasz telefonu. No tyle, jakby ktoś chciał, dużo jest, dużo. Dużo bardzo, ja miałam taki tydzień teraz wolny, tak. Bo mi się przez pewnego rodzaju, nawet nie prywatne, ale zawodowe rzeczy, przesunął termin, bo miałam wyjechać w lipcu na tydzień, ale przesunął mi się termin,
i nie miałam akurat ludzi umówionych na telefony czy na żywo. Ja w życiu chyba tak nie odpoczęłam, bo mówię wam po prostu autentycznie. No fajnie było, także tak to działa. Myślę, że od września po prostu zrobię więcej godzin, bo naprawdę miesiąc czekania na telefon, żeby się dodzwonić do wróżki, to jest trochę dużo, zdaję sobie z tego sprawę. Ja wiem, że ja nie jestem McDonald's, zawsze powtarzam, trzeba się wyczekać, naczekać, ale jednocześnie no też myślę, że zwiększę po prostu godzinówkę. Się nie rozdwoję. A rytuał zdrowotny na pewno będzie. A rytuał będzie. Tak. Rytuał zdrowotny będzie. Pierwszy czwartek miesiąca, piątego. Także rytuał zdrowotny będzie, a to będę też ogłaszała na kawce, jeszcze przypominam. Dokładnie tak. No to słuchajcie, tyle ze wszystkiego. Ja was mocno buziakuję. Żegnam widzów z YouTube'a, którym za moment wrzucę film.